kariera w Polsce ma się dobrze, ale nie tylko w Polsce, ponieważ są państwo również w Chinach od jakiegoś czasu, zespół Bayer Fu. Od roku czasu. Może od półtora roku. I jak się zaczęła przygoda z Chinami? 4 lata temu zgłosili się agenci do nas, którzy powiedzieli, że dobrze by było, żeby powstał jakiś zespół, który białych ludzi, który by miał śpiewać po polsku, po chińsku. Zaczęto szukać takiego zespołu. Ja zacząłem pisać teksty dla tego zespołu. Okazało się, że na dobrą sprawę to nie ma takich chętnych, które by się chciał poświęcić, zainwestować pieniądze, bo to taki jeszcze był warunek, by zacząć się uczyć śpiewać w języku chińskim i tak dalej, i tak dalej. Mnie dano tam kilkadziesiąt utworów, chińskie radio, międzynarodowe chińskie radio dostarczyło mi, ja wiem, 30-40 utworów chińskich. Co za kociejewo, to jak... Ale to był warunek, że pan musi śpiewać. Tak, że ja muszę. Piosenki. Nie. Chodziło o to, żebym ja się wczuł w klimat tych utworów. Boże, najpierw to musiałem znaleźć, gdzie jest ta muzyka, gdzie jest to raz, gdzie. No, to jest zupełnie inny świat. Gdzieś po pół roku tego słuchania zaczęliśmy myśleć o tym, żeby śpiewać nasze piosenki jednak. Ja zacząłem tłumaczyć tym agentom. Mówię, słuchajcie, chińskiego rynku nie zawojuje się chińskimi utworami. Muszą być nowe, tak jak w Polsce. Z tym, że te nowe dla w Chinach to stare nasze. No tak. Tak więc tutaj była to łatwiejsza sytuacja. Poprosiliśmy Chińczyków o przetłumaczenie naszych tekstów na język chiński. No i zaczęła się nauka języka chińskiego, tych naszych piosenek, śpiewania naszych piosenek po chińsku. Droga przez mękę. Ale w każdym razie w 2010 roku w grudniu pierwszy raz centralna chińska telewizja pokazała wywiad z nami, już wtedy. Mieliśmy taki wywiad krótki, jak się uczymy, jak śpiewamy. Oczywiście śpiewaliśmy jakieś durnowate ksiał, ksiał, ksiał. Nie ma nic takiego, śpiewa się siał. Nie wiedzieliśmy wtedy, czyli że jak ktoś tam... reagowali? Chińczycy reagowali fantastycznie, bo tam jest 6 głównych języków plus 56 dialektów, nikt nie wie, o czym śpiewamy. No to idealnie. Ale my to śpiewamy idealnie w języku mandaryńskim, tak więc jest taka prowincja Heilongjiang, gdzie oni tam... Oni wiedzą. Perfekt śpiewają, tak wszyscy mówią w mandaryńskim. A jak pan odnajduje się w tamtejszej kulturze, która, jak wiadomo, jest zupełnie inna? Słuchajcie, ja się nie odnajduję. Ja płynę z nurtem. Naprawdę. To nie jest tak, że się Polak, biała małpa może się odnaleźć. My pochodzimy z małego plemienia, 40-milionowego, 38-milionowego, jakiegoś w dalekiej zachodniej prowincji. Oni tak nas widzą. Tak. Tak więc z takiego małego plemienia to ja się mogę tylko na tej małym czółenku, na jakim ja jestem, trzymać się tego głównego nurtu i odpychać się od brzegu, żeby mnie nie wyrzucili na brzeg. I może dlatego, może dlatego tak szybko ta nasza kariera w Chinach postępuje, że jak mówią, żeby iść do jakiegoś studia i śpiewać, no to idę i śpiewam. No, my to naprawdę wszystko śpiewamy. Jeżeli chcą, żebym brał udział w jakichś przyjęciach, spotkaniach, obiadach, kolacjach, setki tego zjadłem i setki, nauczyłem się jeść nawet po chińsku. Próbuję te ich dziwne dania, które są naprawdę przedziwne, to uwierzcie mi, są najdziwniejsze, to są węże. No, głowy ryby, świński odbyty. No, ja jadłem wszystko. Próbował pan? Nie, jak próbowałem? Jadłem pan. I się zachwycałem. Fajna zabawa jest, jak się jest w hotelu, a jestem w hotelach takich, pierwszy sort. I leżą sztućce. To już w ogóle do tych sztućcy nie podchodzę, żeby na mnie nie patrzyli jak na barbarzyńcę. Naprawdę, biorę od razu pałeczki i jem pałeczkami wszystko, że nawet jajecznicę potrafię zjeść pałeczką. Ale w Polsce je też pan pałeczkami? Czy nie, to jest no skąd, tylko... bo my mamy małe sztućce, takie jak my lubimy jeść. Natomiast tam są takie, jak jest widelec, no niemalże widły, a jak nóż, to by kosa była. No, także bo to takie wielkie pałeczki. Leżą, takie, nie wiem, Chińczyk nie pije kawy na przykład. Bardzo mało. To już musi być Chińczyk, taki Europejczyk. Tak, w większości herbata. I też tą herbatę potrafią w fantastyczny sposób przyrządzić, przygotować. No jest tych rzeczy, którymi my ich zachwycamy. Na przykład, uwaga, drodzy państwo, powiem szczerze, Chińczycy są zachwyceni polską służbą zdrowia. Mówią, że tak uprzejmych i miłych lekarzy, jak są u nas, to u nich to się nie spotka. Ja ostatnio też spotykam samych miłych, także... Ale Chińczycy to powiedzieli, także to mówię, to my co czasami tam psioczymy, o, ja bo wstaję do tej kolejce. Nie, to akurat jest... Oni mówią, że służba zdrowia u nas jest fantastyczna. Natomiast co najbardziej im się nie podoba w Polsce? Taki mój menadżer i zarazem przyjaciel wsiada w Warszawie do pociągu, jedzie do Krakowa. Mówi, Sławek, jadę godzinę, kurwa, jestem jeszcze w Warszawie. Tam jest to nie do pomyślenia.
A czy Chińczycy mogą już kupić płytę Bayer Full po chińsku? Tak. I w jakim nakładzie została wydana? W jakim nakładzie została wydana, to ja nie wiem. Natomiast licencja została udzielona na 67 milionów płyt. Zostało to udzielone nie po to, żeby zarabiać pieniądze, tylko żeby tam zaistnieć. Mhm. I dlatego, ale znowu zupełnie inne liczby jednak niż no inne niż liczby, w no bo, tak, bo, inna skala. Bo, kochani, no żeby w okolicach Szanghaju, żeby zaistnieć, 222 miliony ludzi, mhm. No to 67 milionów to jest nic. A na całe Chiny, na 1,5 miliarda, to powiedzmy sobie tak szczerze, że to tak nie działa. Obecnie mamy zamówienia już na koncerty w Chinach, gdzie ta płyta dotarła. I to nam na tym zależało, mhm. żeby te piosenki, ba, to, że płyta to płyta, my żeśmy ją wpuścili w chiński internet. Bierzcie. Bierzcie ile chcecie. Nie po to, żeby zarobić teraz. My będziemy tylko zarabiali. Żeby dotrzeć. Tylko żeby dotrzeć. Mamy dotrzeć, będziemy zarabiali. Spokojnie. No, ten, kto mnie zna, to wie, że ja nie jestem takim filantropem. A czy jest jakiś polski zespół lub wykonawca, który według pana ma szansę na chińskim rynku? Ponieważ ciągle słyszymy, każdy. Że... Naprawdę każdy. My mamy strasznie melodyjne utwory, które oni bardzo lubią. Oczywiście bez rapowania, bo tego w ogóle Chińczyk nie rozumie. Bez muzyki takiej jazzowej jakiejś, trudnej. Wtedy, kiedy była rewolucja kulturowa, to wtedy się to tworzyło z jazzem. Rapu w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Gdzieś tam jest takie niszowe, ktoś tam Chińczyk próbuje rapować, no to najzabawniejsza rzecz, jaka może być, posłuchać, jak Chińczyk rapuje. Ale to nie dociera do tak szerokich mas. Nasze piosenki popularne, powiedzmy sobie tak w ten sposób. I to każdy, od Justyny Steczkowskiej po Piaska, spokojnie może zaistnieć tam. Jeden warunek, po chińsku. Bardzo proszę. A pana zawodowe marzenia dotyczą Chin, czy może też Polski? A może w Polsce już wszystkie, co pan chciał, dokonał? Nie. Nie ma tak, żeby już się czuć całkowicie spełnionym w Polsce. No, na Polsce mi najbardziej zależy, bo to jest moja ukochana publiczność i choćby nie wiadomo, jak śpiewał po chińsku, no to nigdy nie będzie tego, co tutaj. No. Natomiast w Polsce no, pewnie bym chciał gdzieś tam zaistnieć, wiesz, w jakimś tam festiwalu, być może też bym zaśpiewał, ale pewnie chciałbym, może inaczej, chciałbym jeszcze raz zapisać taką piosenkę jak Majteczki w kropeczki. Chciałbym jeszcze raz zapisać taką piosenkę jak Wszyscy Polacy, to jedna rodzina. Po chińsku Wszyscy Polacy, jedna rodzina to jest Polan, Rzęczun, Głorzen, to uszy i dziaren. Majteczki w kropeczki są strasznie trudne do zaśpiewania po chińsku. Hundek, huk, hu. Można połamać język. Można połamać. Najłatwiej się śpiewa piosenkę, że ostatnio śpiewałem na weselu chińskim. Zaśpiewałem Łoci najdi, nidzaj nali, nike dżytał, łochen sianni, łosian dżytał, nide siausi. Boże, małpa i gada. Oj. To było pięknie. To jak długo będzie pan śpiewał? O, to jest trudne pytanie, ale mam nadzieję, że tak długo, dopóki mi zdrowie pozwoli. Oczywiście nie będę śpiewał. Ja teraz ograniczyłem już tą ilość koncertów do 2, maksymalnie 3 dziennie. Kiedyś było takie szaleństwo, żeśmy grali 5 i 6 dziennie. Kiedyś było tak, że grało się 15 tygodniowo. Wydaje mi się, że już... ja już tak nie potrzebuję, powiedzmy sobie tak szczerze. 2 to jest świat i ludzie. Ja muszę mieć czas później, żeby sobie spokojnie usiąść z moimi kolegami, wódkę wypić. Chcę sobie nacieszyć się życiem, wnukami. Bez przesady, no nie dajmy się zwariować. No. Ja życzę, żeby te wszystkie marzenia i zawodowe, i prywatne się spełniły. A dziś bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Cześć dzień. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcecie go skomentować, nasze forum znajduje się poniżej. A jeżeli chcecie skontaktować się z redakcją, piszcie na adres strefa@wp.tv. Do zobaczenia.